22 na naszych zegarach. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego programu, a rozpoczynamy ją od rozmowy. Gabriel Fleszer przy moim telefonie na łączach internetowych. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, ciebie też witam, Tobiaszu, i witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy. To znaczy tylko słuchaczy, a oglądacz to w tym przypadku ja tylko i wyłącznie. A, dobra, dobra, to nie wiedziałem. Spoko, no to fajnie. Rozumiem po prostu, że lepiej się rozmawia, jak się kogoś widzi. Tak, tak. No ja i oczywiście ty, bo mnie ty też widzisz. Też widzisz, prawda? Tak, to mogłem się nie czesać. O. Tak, no. Tak. Ja się śmieję, bo kiedyś jeden z aktorów konwersację prowadząc ze mną, jeszcze przed rozmową, zapytał się mnie, czy musi się jakoś ładnie ubierać. Ja mu powiedziałem, że przede mną nie musi się stroić, więc, więc tak mi się to przypomniała, ta sytuacja. Poprawię się w takim razie. Witam ciebie, Tobiaszu, i witam naszych wszystkich słuchaczy. Tak, Gabriel, powiem ci szczerze, że bardzo mi miło ciebie gościć tutaj, bo nie ukrywam, że jestem strasznie ciekawy, co u ciebie słychać muzycznie, ale powiem ci, że kiedy grałem twój wielki przebój Kroplą deszczu, dopiero zdałem sobie sprawę, że od tego okresu minęły już 24 lata. Wiesz co, w czerwcu minął, tak. Tak, teraz mamy tak 23,5. Rzeczywiście ten czas bardzo szybko zapierdziela, a Kroplą deszczu miała premierę w czerwcu 99 roku. Powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że zacząłeś swoją przygodę z muzyką? Wiesz co, no... Muzyka w moim domu była obecna odkąd pamiętam, głównie za sprawą fortepianu. Ja o tym fortepianie też już opowiadałem nieraz szerzej, ponieważ to jest bardzo ciekawa anegdota. Ten fortepian do tej pory stoi u mnie w moim domu rodzinnym w Legnicy. To jest fortepian marki Bechstein. Powiedzmy, że to taki Mercedes wśród fortepianów, tak jak jest jeszcze taka marka jak Steinway i Yamaha. Powiedzmy, że to są Rolls-Royce i Ferrari, to tutaj ten Bechstein jest taką jedną z wiodących marek. I ten, którego ja posiadam, to jest fortepian z 1861 roku, który to fortepian po wojnie mój ojciec ze swoim ojcem, z moim dziadkiem, znaleźli w częściach w szopie. Opowieść jest o tyle ciekawa, że mój dziadek, wyjeżdżając ze Lwowa, nie był w stanie ze sobą zabrać swojego białego fortepianu. Zostawił go pod opieką sąsiada na takiej zasadzie, tak się z nim umówił, że jeśli w ciągu roku po ten fortepian się zgłosi, to ten mu go bez problemu oddaje, ale jeśli się nie zgłosi w ciągu roku, to ten fortepian przechodzi na rzecz tego przechowującego. I dziadek nie był w stanie się zgłosić po ten fortepian, bo takie były czasy. I rodzina fortepian straciła, to był biały fortepian, a ten, który teraz, który znaleźli w szopie, to jest czarny. No i ja mówię, że los chciał, żeby ten fortepian w naszej rodzinie był. W ogóle ten rocznik 1861 to był dopiero drugi rok seryjnej produkcji tych fortepianów. Numer seryjny mojego to jest 400 coś, mówię coś, bo ostatnia cyfra jest zatarta i nie sposób stwierdzić dokładnie, jaki to jest numer, ale to jest 4-0 i mówię, ostatniej cyfry brakuje. No i w związku z tym, że i mój dziadek, i mój ojciec skończyli szkoły muzyczne, te takie wyższe, w sensie drugiego stopnia, na studia muzyczne już nie szli, ale kończyli licea muzyczne,
no to gdzieś tam w tej rodzinie ta muzyka zawsze się przewijała, a ja jako mały brzdąc już słuchałem tego, jak ojciec na tym fortepianie grywał w domu i gdzieś tam pewno to mnie zaraziło jakimś bakcylem. Moje wspomnienia o imprezach rodziców to były takie, że wtedy się to nazywało prywatki, prawda? Że ludzie, którzy się tam tak. spotykali u nas w domu, tańczyli przy płytach gramofonowych, a potem wszyscy zbierali się przy fortepianie i wspólnie śpiewali piosenki. Także gdzieś tam myślę, że to śpiewanie wspólne właśnie też mnie zaraziło. Jako mały dzieciak już tam tatę prosiłem, żeby mnie uczył czegoś grać. W przedszkolu zaliczyłem swoje pierwsze występy a propos śpiewania. No i tak naprawdę w szóstej klasie podstawówki zdecydowałem się na to, że poprosiłem rodziców, żeby kupili mi na urodziny gitarę akustyczną. Zresztą jestem z Legnicy, a też bardzo słynna marka takich ognistowych gitar to marka Defil, produkowana 20 km od Legnicy w Lubinie. No i dostałem tę gitarę i od tamtej pory można powiedzieć, że wsiąknąłem już zupełnie w świat muzyki. Co prawda miałem taki okres krótki zniechęcenia, że na chwilę ją walnąłem w kąt i przez miesiąc czy dwa na niej nie grałem, ale potem jak do niej wróciłem, to mogę powiedzieć, że od tej strony grania muzyki, to już od tamtego czasu jest ona w moim życiu, ta muzyka obecna na stałe. I tak się to działo, że w pierwszej szkole podstawowej pojawiły się pierwsze zespoły, potem pojawiły się poważniejsze zespoły w liceum. No i tak to sobie swoją drogą zupełnie naturalnie szło, że w wieku 15 lat zacząłem grać na ulicach, zacząłem być grajkiem ulicznym. No i w wieku lat 18, 17 nawet, bo w 96 roku, ja jestem rocznik 79, a w roku 1996 z dwoma zespołami, w których grałem, wygraliśmy poważne ogólnopolskie festiwale muzyczne. Także ja od roku 96 datuję swoje występy już ze sceną, na scenach profesjonalnych. Dlatego też w 2016 obchodziłem w Legnicy dosyć hucznie 20-lecie swojej pracy scenicznej. No to było w 2016, teraz mamy 23, więc można sobie policzyć, że w tym roku będę obchodził 27 lat pracy scenicznej i sam nie wierzę, kiedy to mówię. Kiedy to upłynęło? No tak, bo kiedy piosenka Kroplą deszczu, kiedy powstawał teledysk, to ty miałeś zaledwie 20 lat. Nawet 19, wiesz, bo to było 19. W czerwcu właśnie, a ja te 20 urodziny obchodziłem pod koniec września. Ciekawostką jest to, że dzień po swoich właśnie 20 urodzinach zaczynałem pracę na planie filmowym sezonu Naleszcza. Byłem tak przejęty, że nie przespałem tej nocki, ale reżyser Boguś Linda powiedział, że mojej postaci to zupełnie w niczym nie przeszkadza, że mogę jak najbardziej wyglądać na zmęczonego. Także dzień po swoich 20 urodzinach zacząłem zdjęcia do tego filmu. Przyznam szczerze, że narzuciłem sobie chyba zadanie domowe w odrobieniu lektury i w obejrzeniu filmu Sezon Naleszcza, bo przyznam szczerze, że tak jak wiele filmów pamiętam z dzieciństwa polskich, nie wiem, Sara, Młode Wilki czy Killer, tak tego filmu nie pamiętam. Wiesz co, no taką ciekawostkę, którą mogę zdradzić, no niewiele osób o tym wie i pamięta. Sezon Naleszcza nie był komedią, ale naprawdę miał wiele momentów do pośmiania się i na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni dostał nagrodę jako najlepszy komediowy film roku. Niestety już świętej pamięci Ania Przybylska według mnie zagrała tam bardzo fajnie i po tym filmie dopiero jej kariera mocno wystrzeliła. Ona wcześniej miała już udział, miała już jeden film fabularny zaliczony, czyli Ciemną stronę Wenus, gdzie partnerowała Czarkowi Pazurze, ale głównie wtedy jeszcze była znana jako Marylka ze Złotopolskich. No i też niestety dla mnie nieodżałowany
raper, który wystąpił w tym filmie, raper znany z filmów Poniedziałek i Wtorek, gdzie grał zresztą taki tandem aktorski, stworzył z Pawłem Kukizem, Bolec. Też niestety świętej pamięci Bolec zagrał w sezonie Nalepsza. Bardzo fajne dwa epizody, bardzo śmieszne właśnie. Ludzie można powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo się śmieją z tego jego występu tam, w sensie takim pozytywnym, bo to był, mówię, to był fajny humor. No niestety tych ludzi już nie ma. Natomiast też niewiele osób kojarzy, że scenariusz do sezonu Nalepsza napisał w głównej mierze Wojtek Smarzowski. O! Tak. Wojtek Smarzowski, czyli reżyser filmu Claire na przykład. Na przykład Dom Zły, Drogówka, tak? Tak. Trochę tam tego Wesele, trochę tam tego było już, no. Tak. I no, to jeszcze dodam, skoro już tak mówimy, dopiero po tym filmie, po filmie Sezon Nalepsza zaczęła się naprawdę spektakularna kariera Mariana Dziędziela, aktora, który w tym filmie partnerował Bogusiowi Lindzie. No i bardzo się cieszę, że tak się stało, bo to bardzo fajny aktor. Również było to jedno z pierwszych pojawień się na tym ekranie kinowym Arka Jakubika, który zresztą potem został i Marian Dziędziel, i Jarek Jakubik zostali, można powiedzieć, takimi nadwornymi aktorami Wojtka Smarzowskiego. Mam nadzieję, że ten film można znaleźć gdzieś w internecie, bo chętnie bym go obejrzał, powiem szczerze. Wiesz co, ja gdzieś miałem go na płycie DVD, nie wiem, czy byłbym w stanie go wydobyć, bo na pewno tutaj w Warszawie, ale w Legnicy pewno by się znalazł, więc jeśli nie będziesz miał, jeśli nie uda ci się go znaleźć, to zgłoś się do mnie i jakoś to się pewno uda załatwić. Okej. Powiedz mi, a wracając do muzyki, jakie były twoje muzyczne inspiracje, czy są w dalszym ciągu? Wiesz co, ja załapałem się na taki złoty okres polskiej muzyki rockowej. Tak uważam, że lata 90. były bardzo dobre dla muzyki rockowej w Polsce. Załapałem się na wielką popularność zespołu Wilki, na wielką popularność zespołu Hej. No tak. Zresztą ich piosenki jednej kapeli i drugiej do dzisiaj bardzo chętnie gram w takim projekcie akustycznym, który polega właśnie na tym, że dużo gramy tam coverów, dużo się bawimy przy tym graniu, improwizujemy sobie, wie. I tutaj i Robert Gawliński, i Kasia Nosowska są dla mnie autorami, no, którzy na stale już złotymi zgłoskami zapisali się w historii polskiej muzyki i naprawdę fajnie jest móc śpiewać te kawałki. Gdzieś tam jedną z pierwszych fascynacji w momencie, kiedy dostałem tę gitarę akustyczną, była również, i trzeba o tym powiedzieć, Edyta Bartosiewicz. Zresztą to był pierwszy koncert, na który wyjechałem z Legnicy jako chyba 15-latek do Wrocławia sam, bez opieki rodziców. Supportowała wtedy Edytę Bartosiewicz młodziutka Kasia Kowalska, którą też lubiłem i na którą też wtedy zwracałem już uwagę. Zresztą bardzo ładną pętelkę, jeśli chodzi o Edytę Bartosiewicz, zaliczyłem, bo tak, nie tak dawno, w grudniu byłem na jej solowym koncercie, który grała w klubie Jasmin w Warszawie, sama z gitarą akustyczną, taki powrót do korzeni, i to było bardzo fajne, wzruszające przeżycie, żeby jej posłuchać, żeby ją zobaczyć w dobrej, naprawdę dobrej formie, bo przecież ona też zniknęła na wiele lat z tego horyzontu muzyki polskiej, a szkoda, bo to jedna z najlepszych polskich songwriterek według mnie. I w ogóle wtedy to był taki okres, że bardzo popularne były takie składanki polskiej muzyki rockowej, które zawsze miały jakieś kobiece imię w tytule. Czyli one brały, na przykład była składanka, która nazywała się Jolka Jolka, tak? Była składanka, która nazywała się Nie płacz Ewka. Była składanka, która nazywała się od piosenki Chłopców z placu broni Oela. I tak A dalej, to i tak ciekawe, dalej. Co mówisz, bo nie tak, kojarzę. Tak, to były składanki, nie pamiętam przez jaką firmę wydawane, ale naprawdę poszerzały one horyzonty. Ja wtedy poznałem właśnie mnóstwo polskich kapel. Potem przyszła moja fascynacja Republiką,
Tutaj wiesz, mówię ciągle o tym naszym lokalnym podwórku, bo jeszcze oczywiście mógłbym sięgnąć po te fascynacje zagraniczne i ich też byłoby dużo. Eric Clapton, w momencie kiedy zacząłem grać na gitarze, jego płyta Unplugged przede wszystkim. Płyta Unplugged również, bo wtedy MTV robiła taką serię koncertów bez prądu zespołu Alice in Chains, czyli to był taki jeden z głównych przedstawicieli muzyki grunge. Była Nirvana, był Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden, nazywani czwórką grunge'u. Czasami jeszcze wśród tych kapel najbardziej właśnie znanych z tego nurtu jest jeszcze wymieniana kapela Stone Temple Pilots. No, tak jak patrząc, jak się na nich popatrzy, to chyba tylko już Eddie Vedder z Pearl Jamu został przy życiu. No przecież Kurt Cobain nie żyje, Layne Staley z Alice in Chains również, Chris Cornell również i Scott Weiland ze Stone Temple Pilots również. Co jest przykre, bo myślę, że to byli mega zdolni ludzie i mogliby jeszcze wiele dobrego muzycznie nam dać. Natomiast zawsze moje horyzonty muzyczne były dosyć szerokie. Dosyć szybko zafascynowałem się wykonawcą, moim takim guru wokalnym, którym jest Bobby McFerrin. Ludzie kojarzą Bobby'ego McFerrina głównie z piosenki Don't Worry, Be Happy, ale to jest facet, który jest no, jednym z najlepszych wokalistów na świecie, który potrafi śpiewać cały koncert tylko z mikrofonem. To jest facet, który wychodzi sam z mikrofonem na scenę i tak na tym polega wiele jego koncertów. I on nie potrzebuje żadnych instrumentów innych niż swój głos. To jest niesamowite. Naprawdę, jeśli nie miałeś okazji zobaczyć, jak wyglądają koncerty Bobby'ego McFerrina, to polecam serdecznie. Ja tutaj się troszeczkę pochwalę, że w związku z tym, że jestem z Legnicy, a Legnica ma naprawdę od wielu lat dosyć prestiżowy turniej chórów, który nazywa się Legnica Cantat. To jest taki, w sumie można powiedzieć, międzynarodowy festiwal. To właśnie na jednej z takich edycji dane mi było stanąć w scenie z Bobby McFerrinem i zaśpiewać z nim wspólnie taką krótką improwizację. Gdzieś tam potem przyszła fascynacja elektroniką, troszeczkę też ostrzejszym graniem, potem jazzem, różnymi pianistami, także kiedy ktoś się nie pyta, jakiej słucham muzyki, mówi po prostu takiej, jakiej mi się podoba, że dobrej, oczywiście według mnie. Nie ma czegoś takiego, że jakieś nurty skreślam z góry, bo myślę, że w każdym gatunku można znaleźć coś dobrego i pewne źródło inspiracji. A tej inspiracji twórca powinien szukać, znaczy powinien, dobrze, kiedy to robi, kiedy poszerza te swoje horyzonty. Ja staram się robić to do tej pory. Mam niesamowitą przyjemność, wiesz, z odnajdywania nowych kapel, nowych wykonawców, którzy powodują, że jest mi dobrze, kiedy słucham tej nowej muzy. Aczkolwiek jestem również przywiązany do swoich starych fanów i bardzo chętnie do niektórych płyt również wracam po wielu, wielu latach. Na przykład wczoraj sięgnąłem po taką kapelę, która nazywa się Type on Negative, w której zresztą śpiewał wokalista polskiego pochodzenia Peter Steele, też już niestety nie żyjący, ale to jest płyta sprzed, nie wiem, 25 lat bodajże. I ona się, co jest fajne, to, że się nie zestarzała i nadal powoduje we mnie takie fajne rzeczy, wywołuje takie emocje, jakie podczas słuchania właśnie. Ale mam takie wrażenie, sądząc po twoim wyglądzie, fryzurze i tak dalej, że w tobie cały czas jest rockowa dusza. Wiesz co, no nie oszukujmy się też, ja nie chcę, wiesz, ja nie stanę się nagle wokalistą jazzowym, chociaż uważam, że gdzieś tam nie jestem aż tak mocno, jakby to powiedzieć, zafiksowany, że tak jakby, że jestem okay. Tylu, który sprawdziłby się w tych gatunkach. Natomiast oczywiście muzyka gitarowa to jest ta muzyka, z której wyszedłem. O tym świadczy też projekt, w którym czasami no, się śmieję z tego słowa, to jest takie modne dzisiaj słowo projekt. Ale zespół, w którym występowałem przez 10 lat, to jest zespół Candida z Poznania, ja mieszkałem przez lat 15.
I to jest zespół, który łoił ostrzej, mocniej, aczkolwiek melodyjnie. Parę kawałków naszych do tej pory wisi na YouTubie. Co prawda rozstałem się z chłopakami w 2020, był do nich stary wokalista poprzedni, ale tak jakby te moje ciągotki gitarowe ciągle mam, ciągle zamierzam na tym polu działać. Zresztą wczoraj, kiedy zadałem pytanie na swoim fanpage'u, jaką piosenkę jak kroplą deszczu. Widziałem to. Jak cenią najbardziej, to jednak no 90% tych odpowiedzi to były odpowiedzi właśnie z tego nurtu, z nurtu pop-rocka, rocka, ale z nurtu gitarowego. Też dlatego postanowiłem taką, nie inną dzisiaj piosenkę wyciągnąć z szuflady, bo rozmawiamy w dniu, w którym ja też tak jakby ogłosiłem swoim fanom, że tę szufladę zamierzam teraz szeroko otworzyć, bo mimo tego, że przez wiele lat gdzieś tam gromadziły się te piosenki, to popełniałem błąd, trzymając je gdzieś tam, powiedzmy, w ukryciu, a one sobie powinny krążyć, powinny ludziom sprawiać przyjemność. I na to stawiam w roku 2023, żeby na początku pokazać ludziom, co robiłem przez te wiele lat, bo nagrałem na przykład płytę, która nigdy nie wyszła. To też jest temat na zupełnie inną historię. Płyta, która była... A dlaczego? Totalnie zapięty. Wiesz co, no, bardzo dziwne tam się rzeczy zadziały w związku z wydawcą, z którym miałem podpisaną umowę. To się działo w roku 2009-2010. Pozostała później niejasna sytuacja prawna, do kogo tak naprawdę należą prawa producenckie do tych nagrań, bo część z ten mój wydawca, który się wycofał potem, część kosztów poniósł, część nie. Ja zostałem też w dziwnej sytuacji, że niektórym muzykom sesyjnym musiałem płacić z własnej kieszeni, bo nie chciałem mieć takiego, chciałem mieć z nimi czyste i pozałatwiane. Natomiast przez lata tak jakby to wisiało, ale mówię, tak jakby gdzieś tam ta szuflada się otwiera po to, żeby pokazać ludziom, co robiłem przez te lata, ale też żeby dać, zrobić miejsce na te nowe rzeczy, bo ja ciągle tworzę, ciągle mam też właśnie ambicje, tak jakby jeśli chodzi o różne gatunki muzyczne, swoje ambicje a propos muzyki instrumentalnej, częściowo już zaspokoiłem w roku 2011, kiedy napisałem muzykę do spektaklu teatralnego. Duży spektakl w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, bo w spektaklu występowało aż 19 osób, czyli nie taki, wiesz, kameralny na 3-4 aktorów, tylko występował tam cały zespół aktorski. Ten spektakl nosił tytuł Praca Pospolita, czyli Tacy Sami. Realizowany był przez małżeństwo aktorskie w Legnicy, Kasię Dworak i Pawła Wolaka, bardzo zdolnych i aktorów, i jednocześnie dramatopisarzy. I ja byłem jedną z postaci w tym spektaklu, ponieważ muzykę po części wykonywałem na żywo. Od 4, mniej więcej 5 lat, o tutaj mogę pokazać tobie, jak to wygląda. Tu są różne sprzęty, tu jest moje stanowisko dowodzenia. Ale super. Wy tego nie widzicie, ale to wygląda naprawdę świetnie. Mam takie stanowisko dowodzenia światem, jak ja to nazywam, wiesz, swoje studyjko. Myślę, że każdy muzyk, twórca marzy o tym, żeby w końcu stworzyć sobie takie warunki, żeby pracować nad muzyką w domu. No i ja to robię i mówię, przyszedł ten moment, kiedy uznaję, że już jestem na tyle tym dobry, żeby już się z tym nie kryć, żeby już nie czekać i żeby efekty tej pracy pokazywać ludziom. Ale najpierw jeszcze opróżnienie tej szuflady, która przez lata się zapełniła, bardzo różnymi piosenkami, bardzo różnymi gatunkami. Między innymi pojawi się jeden kawałek, uwaga, rapowy. Zresztą ja gdzieś tam, tak, wiem, że się totalnie ludzie tego po mnie nie spodziewają, ale gdzieś tam te swoje ciągotki do hip-hopu 2 lata temu w trakcie pandemii pokazałem, nagrywając swoje Hot 16. Nie wiem, czy pamiętasz? Było to wyzwanie, tak, że się nagrywało 16 wersów. Ta piosenka, która wisi na moim kanale YouTube, to jest totalnie moja produkcja i to oczywiście moje słowa i moje wykonanie. I to była piosenka rapowana. Zresztą jakby z tamtych czasów właśnie pozostał mi jeden kawałek, który niedługo też ludziom pokażę, który był robiony
No, mogę uchylić, dlaczego nie? Rąbka tajemnicy. Ja ten kawałek zrobiłem oryginalnie dla Olafa Lubaszenki, ponieważ to był jeden z moich nominowanych w tym Hot 16 Challenge, bo się na końcu zawsze nominowało następne osoby. Tak. I ja się do Olafa, my się z Olafem znamy, uwaga, z bardzo dziwnego miejsca, czyli z gry, z Olafem Lubaszenko gramy, znamy się z gry Słowotok. Słowotok to jest gra, która polega na tym, że masz 4 na 4 kwadraty, takie 16 kwadratów z literami i z tych liter układasz słowa. I my się tam z Olafem bardzo często mierzyliśmy na tym Słowotoku. Postanowiłem się do niego odezwać właśnie w sprawie nominacji do Hot 16 Challenge. On się zgodził. Ja mu powiedziałem, że jeśli chce, to mogę mu muzycznie w tym dopomóc. I zrobiłem dla niego dwa numery takie wstępnie, które w sumie okazało się potem, że tak jakby nie zostały wykorzystane, ale po czasie dostrzegłem, że do jednego z tych numerów idealnie, ale to naprawdę idealnie pasuje tekst wiersza, który napisałem ładnych parę lat wcześniej. I to się tak dobrało, że po prostu stwierdziłem, że kiedyś to zrobię, kiedyś to wypuszczę. I to nastąpi bardzo niedługo. To nie będzie taki czysty hip-hop, bo mówię, to raczej będzie poezja do podkładu, ale rapowana tak jakby. No zobaczymy, jestem ciekaw bardzo odbioru ludzi, jak to wszystko wyjdzie. Gdzieś tam mówię, to jeszcze moje filmowe, do muzyki filmowej ciągotki ciągle je realizuję i ciągle też mam nadzieję, że uda mi się coś na tym polu osiągnąć jeszcze oprócz tej muzyki do spektaklu. Także no mówię, trafiłeś na taki dzień, kiedy ja te szuflady właśnie otwieram i mówię swoim słuchaczom, słuchajcie, mam jeszcze dużo do pokazania, zaczynam to robić, zaczynam też tak jakby walczyć znowu o swoje marzenia. I wiesz, i szukam wsparcia, bo jednak będąc artystą niezależnym w dzisiejszych czasach, a ja takim jestem, za mną nie stoi dzisiaj żadna duża wytwórnia, no to trzeba dbać o Bardzo to ten, popieram. jakby to nazwać, trzeba dbać o swoich słuchaczy, o fanów, o ten potencjał ludzki, można tak powiedzieć. Bo tak No to naprawdę, no spotkało się jeśli ze sobą dzisiaj dwóch niezależnych ludzi. Zupełnie. no i to jest fajne, wiesz, to jest fajne, to nie jest może łatwa praca, ta niezależność, pozycja, nie łatwa pozycja, ale na pewno warta tego, że sam co chcesz, w którym kierunku idziesz, itp. Itd. Także ja sobie Słuchaj, tę pozycję bardzo cenię. a chciałem cię Słucham. zapytać o taką rzecz. Czy kiedykolwiek miałeś coś takiego, że nie wiem, wkurzało cię to, że ludzie tylko i wyłącznie kojarzą ciebie z piosenką Kroplą deszczu? Co, to Jaszu, powiem ci, ja jestem człowiekiem, który stara się dokonywać wyborów, które mu służą. I tutaj najzdrowszym wyborem jest to, żeby się nie wkurzać z takiego powodu. Bo No jakbym się wkurzał, to właśnie. może byłbym już zgorzkniałym facetem, może bym sobie nawet zrobił krzywdę, bo wierzę, że to, co się dzieje w głowie, ma jakieś też odzwierciedlenie, potem może mieć odzwierciedlenie w naszym zdrowiu. Więc Jeszcze jak? zawsze staram się przejmować tym, na co nie mam wpływu. A tutaj tak jakby, wiesz, na to za bardzo nie mam wpływu. Są słuchacze, którzy śledzą mnie bardziej, którzy kojarzą mnie ze znacznie większej ilości nawet tego mojego repertuaru, który wtedy wydałem w trakcie tych trzech płyt, Niespokojny, Niespokojny 2 i Pełnia. Są ludzie, którzy śledzili mnie dalej, moje różne projekty, moje różne perypetie muzyczne i fajnie, że mam takich słuchaczy, może nie jest ich super wielu, ale właśnie tutaj tak jakby nie ilość, tylko jakość się liczy. I ja sobie bardzo to cenię, że są ludzie, którzy Jasne, trzymają za mnie te kciuki od wielu, wielu lat popieram. i to dla nich, dla nich też przede wszystkim, dla nich się robi te wszystkie rzeczy. Czyli to nie jest tak do końca, że przez te wszystkie lata nic się u ciebie nie działo. Nawet jeżeli Wiesz co, no ja zawsze nie powtarzałem, że widzieliśmy cię gdzieś tam w nie, mediach słuchaj czy Tobiaszu, coś tam. nie było mnie na scenie
medialnej. Ale ja ciągle jestem artystą koncertowym, który żyje z grania. Okej. Okay. Także przez te lata, kiedy się gdzieś tam w telewizorach nie pokazywałem, to tak czy inaczej grałem i koncertowałem. Grałem, koncertowałem, jak słyszysz, również tworzyłem. Także mimo tego, że nie było mnie gdzieś tam na świeczniku, to ciągle byłem czynnym muzykiem, który się z tego, który żył po prostu z grania. No i uwielbiam granie na żywo, to jest niesamowita wymiana energii z publicznością. Powiem krótko może na ten temat tylko tyle. Nie tak dawno zagrałem świetny koncert niedaleko Tarnowa, gdzie z Bartkiem Wójcikiem, gitarzystą, z którym czasami współpracuję, byliśmy zakontraktowani na dwa sety po 45 minut. Koncert trwał ponad 4,5 godziny. Naprawdę? Nigdy nie przewidzisz, co się stanie. Jeśli trafiasz na odpowiedni grunt, jeśli jest fajna publika, jeśli ona to czuje, jeśli ty ją czujesz, no to można naprawdę gdzieś tam daleko w tej podróży muzycznej zawędrować. I tak było między innymi wtedy. Słuchaj, ja, skoro już rozmawiamy o koncertach, to na najdłuższym koncercie, jakim byłem do tej pory, to był zespół Kult. Grał bez przerwy przez 2,5 godziny. No to ja ze swoim zespołem, bo jak występuję jako Gabriel Fleszar, to występuję zawsze z całym zespołem. Znaczy zawsze. Zdarzają się duety, zdarzają się solowe koncerty, ale jeśli chodzi o to granie właśnie mojego repertuaru z tych trzech płyt, o których wspomniałem wcześniej, to jest to granie typowo rockowe. Mam dwóch gitarzystów elektrycznych, sam gram na gitarze akustycznej, no i gitara basowa i perkusja. Mieliśmy takich 5 czy 6 sezonów z rzędu, że nigdy nie schodziliśmy poniżej 2 godzin, grając tylko 13 piosenek. I ludzie się tak czasami zastanawiają, pytają, ale no jak 13 piosenek można grać ponad 2 godziny? Można, jeśli się dużo przy tym improwizuje. A to ta improwizacja to było coś, do czego dążyliśmy specjalnie i to nie było tak, słuchaj, że improwizowana była solówka gitarowa tylko. Improwizował tak cały zespół. Ja improwizowałem słowa i melodie, których nigdy wcześniej przed tym koncertem nie było i nigdy po tym koncercie też już nie było. Wow. To były niepowtarzalne chwile, które wiesz, no, powodowały, że ta muzyka, to tworzenie tej muzyki na scenie potrafiło cię naprawdę doprowadzić do jakiejś ekstazy, do takiej do niesamowitej przyjemności, którą się miało z stworzenia tak niepowtarzalnych chwil. Bardzo lubię improwizować. Zresztą Bobby McFerrin, o którym wcześniej wspominałem, też jest mistrz improwizacji. Dla mnie to jest magia muzyki, że mówię, w danej chwili powstaje coś niepowtarzalnego, czego już nigdy potem więcej nie powtórzysz, bo nie zapamiętasz tego. Oczywiście ktoś mógłby to nagrać, zarejestrować, potem mógłbyś próbować, ale nie, tego się nigdy nie powtórzy. A muzycy, z którymi grałem, wiesz, to byli muzycy, z którymi występowałem wcześniej od początku praktycznie, także znaliśmy się bardzo dobrze i nawet jeśli czasami coś w tych improwizacjach nie poszło tak, jak byśmy chcieli, to i tak to, co nam wychodziło, przewyższało po prostu wartością to, co nam ewentualnie nie wychodziło. Ale to byli, to ciągle są dobrzy zawodowi muzycy. No i dlatego miałem z tego tak dużo przyjemności. Wiesz, jak tak ciebie słucham, to nie ukrywam, że nasuwa mi się taki wniosek, bo wspomniałeś o tym, że pomimo tego, że cię nie było na świeczniku, w mediach i tak dalej, to nie było tak, że nic się nie działo. A czy to nie jest tak, że ty wcale tego jako artysta, w ogóle jako osoba, ty tego nie potrzebujesz? Tego bycia na świeczniku? Wiesz co, to bycia na świeczniku nie, ale na pewno każdy artysta, twórca, no, potrzebuje odbiorców. I tutaj w dzisiejszym świecie, który zarzuca nas
taką ilością różnych bodźców, kiedy ludzie mają różne możliwości, nazwijmy to rozrywki. No dzisiaj muzyka zeszła na dalszy plan. W latach 90. ona była według mnie jakoś tam ważniejsza w życiu tego przeciętnego człowieka. Odgrywała większą rolę. I dzisiaj po prostu o tego odbiorcę trzeba walczyć, bo nie wiem, bo mamy streamingi filmowe, tak, platformy Netflixy, HBO i tak dalej, różne rzeczy, które zabierają nam tak jakby ten czas. Słuchaj, ja jestem na przykład zapalonym czytelnikiem książek, natomiast w zeszłym roku przeczytałem ich, no nie wiem, może ze 2-3 przez brak czasu. Dzisiaj tak jakby człowiek, no ten czas jest czymś najcenniejszym, co mamy. I też teraz postanowiłem właśnie, włączając wczoraj tę płytę, Type on Negative, o której ci wspominałem, włączyłem ją starą technologią, to znaczy starą. No już starą, można powiedzieć, bo już się odchodzi od słuchania płyt CD, a to była płyta, którą wyciągnąłem z okładki, wsadziłem do odtwarzacza i ona przeleciała od początku do końca. Naprawdę uważam, że jest niewiele osób, które dzisiaj słuchają całych płyt, to raz, a słuchają ich jeszcze właśnie w ten sposób. Dzisiaj się już mówi, słuchaj, nawet o tym, że sprzedaje więcej kaset magnetofonowych i więcej płyt winylowych niż płyt CD. Płyta CD odchodzi do lamusa. Ja to rozumiem, bo ja też używam, wiesz, telefonu i streamingów do słuchania muzyki. Natomiast płyta jako całość, jako jakiś, wiesz, jako spójny jakiś przekaz, jako twór, gdzie się chciało rozplanować pewne akcenty, treści rozłożyć odpowiednie i tak dalej, no to nie jest dzisiaj czas płyt, to jest czas singli i pojedynczych piosenek, które ewentualnie słuchacza skłonią do tego, żeby sięgnąć dalej twórczej zespołu. I trochę szkoda, że tak się stało. Z drugiej strony to jest, mówię, zupełnie zrozumiałe, że taki skok cywilizacyjny przeżywamy. Natomiast bycie na świeczniku nie, bo bycie na świeczniku to jest, wiesz, odpowiem ci na to pytanie krótko tak. Mi nigdy nie zależało na tym, żeby być sławnym, ale zależy mi na tym, żeby występować dla dużej ilości osób, bo mam takie marzenie, że chcę być na tej dużej scenie i zobaczyć przed sobą, nie wiem, 1000 zapalniczek, już nie zapalniczek, dzisiaj to telefonów, tak, lamp błyskowych z telefonów, 1000 światełek, które się kołyszą w rytm mojej muzyki i usłyszeć te 1000 gardeł, które śpiewają moją piosenkę. To jest takie marzenie, które po części już gdzieś tam przez te lata, tak, no ja występowałem czasami dla 20-tysięcznej publiczności, występowałem na największych scenach w Polsce i w Operze Leśnej, i w Spodku, i w Opolu. Nie na festiwalu, ale dokładnie w Amfiteatrze Opolskim, tam gdzie się Festiwal Opolski odbywa. I po części, mówię, te marzenia jakoś zostały spełnione. Ale to wcale nie znaczy, że nie mam ochoty na więcej, a apetyt ciągle we mnie jest. I dlatego, wiesz, dlatego ciągle tak jakby mam z tego frajdę i ciągle to robię. A czułeś się kiedykolwiek artystą pominiętym trochę? Wiesz co, w momencie, kiedy przez chwilę postawiono przede mną takie zadanie, żebym przeprowadził wywiad z Bogusławem Lindą. To już było po tym, jak nakręciliśmy wspólnie ten film, ale wcieliłem się na chwilę w rolę przepytującego Bogusia i zapytałem go, jaką radę mógłby dać młodym artystom wstępującym wypływającym na te wody show biznesowe, na te wody artystyczne. I on mi powiedział bardzo krótko, rób swoje i nie oglądaj się na innych. I to jest bardzo fajne, to znaczy ja się mogę oglądać na innych, ja patrzę, co robią inni, ale nigdy z zawiścią, nigdy z zazdrością. Ja się cieszę z sukcesów moich znajomych, bo mam wielu znajomych muzyków, kibicuję i trzymam ich kciuki, ale jeśli mam patrzeć, nie wiem, na artystów, którzy dla mnie artystami nie są, a odnoszą sukcesy na przykład, to uważam, że to jest strata czasu, to jest niepotrzebna żółć, niepotrzebny jad, który sami sobie sączymy we własne żyły i to nikomu nie służy i to do niczego nie prowadzi. Taka zazdrość, taka zawiść, no bo w ten sposób można byłoby też się postrzegać jako artysty pominiętego, że ktoś jest
na miejscu, na które nie zasługuje, a ja tam nie jestem, prawda? No to nie, tak. Jestem daleki od myślenia tego typu kategoriami, bo po prostu szkoda mi życia. Ale nie czułeś się nigdy w taki sposób? Wiesz co, nie. Idę swoją drogą konsekwentnie, czasami szybciej, czasami wolniej, ale to ja wyznaczam wiesz, tę trasę, to ja decyduję o tym, w jakim tempie, czy sobie gdzieś na chwilę na ławeczkę przysiądę i przycupnę i odpocznę, wyjmę kanapkę, wiesz, z zapazuchy i zjem, czy pojadę pociągiem ekspresowym na tej drodze. I to, że ja o tym decyduję, jest naprawdę fajnym takim uczuciem no, wolności, no, nazwijmy to po imieniu, wolności artystycznej. Wiesz, jak tak ciebie słucham, to dochodzę do wniosku, że jakbyś normalnie mówił moim językiem i moimi wartościami. Bo to też są moje wartości. Nie ukrywam. W całej tej mojej, wydawałoby się, fizycznej zależności, ale generalnie to wszystko, co robię, jest całkowicie wolne od polityki, od czegokolwiek tak naprawdę jest wolne. Jak jestem ciekawy jakiegoś człowieka, tak jak byłem ciekawy ciebie dzisiaj, to tego człowieka zapraszam już. No, to wiesz, trzeba ci przyznać, że te listę też, ta lista gości, których już przepytywałeś, jest imponująca. No i też ja mogę powiedzieć, że bardzo miło mi się znaleźć w takim doborowym towarzystwie. Ja się uśmiecham, jak powiedziałeś, że przepytywałem, ja się nigdy nie czułem, żebym kogoś przepytywał, no chyba, że ktoś czuł się przeze mnie przepytywany, ale mam nadzieję, że nie. Nie, no oczywiście, rozmawiamy sobie, wiesz, zupełnie luźno i swobodnie i myślę, że na takiej właśnie fajnej atmosferze to wszystko polega. Tak. Czy planujesz w najbliższym czasie wydać jakąś płytę, czy coś takiego? Wiesz co, no zobaczymy, co z tą płytą będzie. Myślę, że tak. Myślę, że moi słuchacze na to zasługują, żeby w końcu po tylu latach dostali jednorazowo większy zbiór piosenek. Ja mówię, ja te szuflady w tej chwili opróżniam właśnie po to, żeby zrobić miejsce na coś nowego. I myślę, że jeśli dobrze pójdzie, to będzie to w tym roku nie tylko płyta, gdzieś tam majaczy książka poetycka na horyzoncie, bo piszę wiersze od wielu, wielu lat. Zresztą mój syn poszedł w moje ślady i Miłosz będzie miał w maju 21 lat. I właśnie w roku 2020, teraz drugim, był drugi raz laureatem tak zwanego połowu. To są takie jakby powiedzieć, taki konkurs, który organizuje Biuro Literackie. Biuro Literackie to jest jeden z głównych monopolistów troszeczkę, można powiedzieć, jeśli chodzi o wydawanie poezji współczesnej polskiej. Bardzo prestiżowe, szanowane wydawnictwo. I mój Miłosz drugi raz znalazł się wśród finalistów tego połowu i został laureatem, co znaczy, że podpisał już umowę na swoją debiutancką książkę poetycką. A on zawsze też mówił, tato, no wydaj się w końcu, zrób coś z tymi swoimi wierszami. Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo możliwe, że wydamy się w tym samym roku. Zresztą mamy też w planach potem, jak już każdy będzie miał swój debiut na koncie, popełnienie wspólnej książki, bo jeszcze chyba takiego projektu poezji nie było, że ojciec z synem rozmawiają ze sobą za pomocą wierszy. Także tych niespodzianek w 2023 myślę, że będzie więcej. I to mówię nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, tylko nie będę zdradzał może więcej, ale i poetyki, i jeszcze jakiejś innej. Ale najwięcej oczywiście wydarzy się muzycznie, natomiast muzycznie też tak jakby
nie tylko rockowo, również elektronicznie, a miejmy nadzieję na to, że również i filmowo. Będę trzymać kciuki mocno, żeby wszystkie plany wypaliły. Gabriel, powiem ci szczerze, że rozmawiało mi się z tobą fantastycznie i chętnie bym jeszcze z tobą porozmawiał, ale czas mnie goni, nie ukrywam. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja powiem tylko, że mi też się z tobą bardzo dobrze rozmawiało i wiesz, jak minie już parę miesięcy, a ja będę miał coś więcej do pokazania, to wtedy możemy się jak najbardziej umawiać na ponowną rozmowę. Bardzo chętnie, z wielką przyjemnością. Jeśli możesz jeszcze zostać, to zrobimy sobie poza anteną zdjęcie, dobra? Dobra, nie ma sprawy. I umieszczę na swoich social mediach. Naszym gościem był Gabriel Fleszar. Bardzo ci dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję tobie, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich i życzę najlepszego w nowym roku. Dzięki bardzo wzajemnie. A was zostawiam z muzyką, ale zostańcie jeszcze przez chwilkę, bo za kilka minut powiem, kto będzie naszym gościem.